611 milionów. To kwota, którą Chelsea wydało na transfery w oknie letnim oraz w oknie zimowym, na takich zawodników jak Wesley Fofana, Enzo Fernandez, Mudryk. I za chwilę przystąpimy do obszernej analizy, ale na razie chciałbym ogólnie podsumować ten okres, który miał miejsce w londyńskim zespole. Po przyjściu nowego właściciela Bowliego, Chelsea wróciło trochę do korzeni, do tego co miało miejsce kiedyś za panowania Romana Abramowicza i zdecydowało się wybrać na bardzo pokaźne zakupy. Zawodnicy, których pozyskują, są relatywnie młodzi i mają ogromny potencjał, więc plan jest taki, żeby zbudować zespół od podstaw, ale jest to zespół budowany na zawodnikach o dosyć dużym znaczeniu, jeżeli chodzi o nazwiska na arenie międzynarodowej. Inaczej ma miejsce na przykład w porównaniu z zespołem Newcastle, które jest budowane na trochę mniejszych zawodnikach, również na angielskim trenerze, który stara się to poukładać w jedną całość i na ten moment Newcastle w tabeli radzi sobie zdecydowanie lepiej. Jest w pierwszej czwórce, natomiast Chelsea. Po dokonaniu tych wszystkich wzmocnień, po zakończeniu się okresu transferowego zimowego, zajmuje aktualnie miejsce około 10. Także bije się pomiędzy pierwszą a drugą częścią tabeli i remisuje w meczu z Fulham. I to nie jest dobry prognostyk na, na początek rywalizacji po pozyskaniu tych zawodników. Wiele osób może w tym momencie zarzucić mi to, że nie dajemy czasu dla Chelsea na to, żeby oni się zaklimatyzowali. Z tym, że jakość tych zawodników, których pozyskał zespół z Londynu jest na tyle duża, że wydaje mi się, że wkomponowanie niektórych puzli do tej układanki powinno od razu sprawić, że ten zespół powinien zatrybić. Jeżeli kupujesz zawodnika za 121 milionów i nie ma znaczenia, czy on ma 22 lata czy 26 lat, to powinien on z miejsca gwarantować jakąś jakość. E, I między innymi, e, od takich zawodników trzeba wymagać jakości e, na boisku. I teraz, w takim ogólnym rozrachunku. Chelsea pozyskało Enzo Fernandesa za 121 milionów, Michało Modryka, Benoit Balesheil z Monaco za 38 milionów, Noni Maduke z PSV um, i jeszcze kilku innych. Teraz w tej kampanii zimowej. E, I kwota, którą wydali oni na transfery wyniosła 330 milionów euro. I jest to wyższa kwota. Niż wydały zespoły z Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch razem wzięte. Czyli zespoły z tych krajów wydały 250 milionów euro, a zatem 80 milionów euro mniej niż sam zespół Chelsea. Więc jest to bardzo, bardzo duża różnica. Jest to też różnica, jeżeli chodzi o cało kształt okienka, ponieważ w 2018 roku, kiedy było okienko, w którym zespoły z Ligi Angielskiej wydały 430 milionów funtów, to w tym momencie mamy wzrost aż o 90%, bo zespoły wydały aż 815 milionów funtów. Oczywiście złożyło się na to też wydatki innych zespołów z Ligi Angielskiej, ale nie ma co ukrywać, że Chelsea miało tu bardzo mocny i mm, kluczowy udział. Jeżeli chodzi o początek sezonu, to warto sobie jeszcze wrócić do sprowadzonego za 80 milionów Wesley'a Fofany, Marka Cucurelli za 65 milionów. Rachim Sterling 56 milionów, Kalidu Kulibali 38 i jeszcze kilku innych zawodników, których pozyskali za trochę mniejsze kwoty, więc ta cała kwota łącznie wynosząca 611 milionów euro złożyła się na tych zawodników, których pozyskało Chelsea i Pozyskało ich też na takich zasadach dosyć specyficznych. Dlaczego specyficznych mówię? Dlatego, że w momencie ich pozyskania ich kontrakty były tak zbudowane, aby w momencie kontraktowania ich. Ta kwota, którą wydali na transfery, rozkładała się na wiele, wiele lat. Czyli, na przykład, taki Michał Mudryk, jeżeli się nie mylę, ma kontrakt do 2031 roku. Jeżeli się mylę, można poprawić w komentarzu. Natomiast e, zwróćcie uwagę, że to jest okres. Co najmniej 7-8 letni, jakby licząc od tego momentu, oznacza to, że bardzo łatwo można ominąć finansowe fair play, czyli jeżeli budżet by się nie zgadzał, czyli byłoby więcej, tak mówiąc bardzo prosto, wydatków niż przychodów, to wówczas można by nałożyć karę na Chelsea. W tym wypadku, jeżeli rozłoży się ten transfer na tyle lat, to ta kwota się ładnie amortyzuje i Chelsea nie ma. Prawa być w tym momencie um, ukarane. Zresztą, jeżeli chodzi o w ogóle realizację tego finansowego fair play, to, to nie jest to realizowane w taki sposób, żeby wszystkie kluby były traktowane w ten w sprawiedliwie, więc tutaj, jakby pod tym kątem, z jednej strony trzeba uważać i pilnować tego finansowego fair play. Ale są też zespoły, które są w tym wypadku troszeczkę równiejsze i mają więcej przywilejów w stosunku co do innych. I teraz chciałbym porównać jedną nową rzecz odnośnie polityki transferowej Chelsea, i jakie są rezultaty takiego dobrego okienka. Wypisałem sobie. Raz, dwa, trzy, cztery zespoły, które na przestrzeni ostatnich pięciu lat wykonały taką robotę, taką pracę na rynku transferowym, i mam tutaj też rozpiskę, kogo pozyskały i jak to się przekładało na wyniki. I najnowszym przykładem takiego sposobu działania jest Arsenal, który wydał 167 milionów euro w sezonie 2021-2022. I pozyskał takich zawodników jak Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Toma Yasu. I tak w zasadzie z takich głównych wzmocnień to jest tyle. I na to przeznaczył 167 milionów. I niestety, ale w bezpośrednim sezonie, który grali pierwszy, nie udało się tego przełożyć na wyniki puchary czy jakieś zwycięstwa. Natomiast w tym sezonie prawdopodobnie wygrają mistrzostwo Anglii. Prawdopodobnie, bo jeszcze ta rywalizacja trwa. Teraz porażka z Evertonem troszeczkę niespodziewana, natomiast natomiast e, ta droga jeszcze trwa. Jeszcze do zakończenia się sezonu jest sporo czasu. Teraz Tottenham też wygrał z Manchesterem City, więc ta przewaga pomiędzy zespołami utrzymała się. Natomiast pozostała część stawki na pewno goni uciekających liderów. Ale co jest ciekawe, zanim przejdę do kolejnych lat, jest taki fakt, że Arsenal wydał w tym okienku jeszcze więcej pieniędzy. Na zawodników, których chciał pozyskać, aniżeli w poprzednim, bo wydał 192 miliony euro. Zatem o 20 milionów euro wydał więcej w tym okienku, pozyskując Kiviora, Trossarda, Jorginho, Zinchenko, Gabriela Jesusa. I pozyskując tych zawodników, już nie, był to, nie było to najdroższe okienko, bo wiadomo, mamy teraz Chelsea, natomiast... Różnica jest ogromna, ale to cała piramida tych wydatków, kwot, które się wydaje, idzie po prostu znacząco do góry i w tym, w tym układzie Arsenal też jest zespołem najsłabszym, bo mamy Chelsea w sezonie 2020-2021, które pozyskało takich zawodników jak Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Eduardo Mendy, Malang Sar, Thiago Silva i dalej myślę, że wymieniać nie ma sensu. 247 milionów wydane na transfery i przełożyło się to przede wszystkim na trzy puchary, ale najważniejszym z nich było zwycięstwo w Lidze Mistrzów w sezonie 2020/2021, czyli udało się to przełożyć bezpośrednio na sezon, w którym pozyskali tych zawodników. Zresztą Kai Havertz był zawodnikiem, który strzelił zwycięską bramkę przeciwko Manchester, Manchesterowi City w finale, finale Ligi Mistrzów. Także Chelsea wydając te 247 milionów zapewniło sobie zwycięstwo w Lidze Mistrzów i jakby przełożyło te całe okienko na tego rodzaju sukces, ale od tego momentu nie udało im się wygrać żadnego innego znaczącego pucharu. Jako znaczącego myślę, że tutaj Puchar Anglii, Liga Angielska, Champions League to są puchary, które są znaczące. Oczywiście udało im się wygrać World Cup Clubs, Mistrzostwa Świata Klubu, FIFA 2021-2022 i Super Cup 2021-2022, zatem jakieś tam sukcesy osiągnęli. Zdumiewające i niesamowite okienko miał również Real Madryt w sezonie 19-20. I dlaczego mówię zdumiewające? Dlatego, że e, cały układ tego okienka jest też zaskakujący, ze względu na to, że Real Madryt pozyskał Edena Azarda, Luke czyli takich zawodników, którzy koniec końców nie wypalili, którzy nie sprawdzili się w zespole. A pozbył się m.in. Tio Hernandeza, Marcosa Lorente, czyli zawodników Martina Odegarda, czyli zawodników, którzy w tym momencie bardzo mocno, bardzo dobrze dają sobie radę w innych zespołach. Ale przyszli w tym okienku również Ener Militao, Felan Mendy i Rodrigo, którzy Zagwarantowali Realowi odpowiednio Mistrzostwo Hiszpanii 19-20 oraz 21-22. Także dwa Mistrzostwa od tego momentu Real zdobył, a także wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 21-22. Dodatkowo jeszcze dwa Super Puchary Hiszpanii oraz jeden Super Puchar UEFA. Także trzy Puchary takie znaczące i trzy troszeczkę mniejsze, mniejsze w porównaniu do. Całej drogi, którą trzeba przejść, bo wiadomo, że zwycięstwa ligi czy zwycięzca pucharu gra automatycznie w finale, więc tak naprawdę trzeba wygrać jedno spotkanie, żeby wygrać kolejne trofeum, więc dlatego bardziej kwalifikuję te puchary, w których trzeba troszeczkę większą jakość pokazać na drodze do zwycięstwa. I ostatnim zespołem, który wydał takie pieniądze, a przełożył to później na transfery przełożył to na e, e, ewentualne zwycięstwa zwycięstwa jest Juventus ale wiązało się to przede wszystkim z tym że Juventus w sezonie 18-19 pozyskał Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo za kwotę 117 milionów euro Cristiano Ronaldo który między innymi był po fenomenalnym sezonie, w którym strzelił historycznego gola przewrotką właśnie przeciwko Starej Damie i koniec końców Juventus dzięki tym transferom bezpośrednio zdobył mistrzostwo WOK w sezonie 2018-19. I rok później 19-20, a także wygrał w Copa Italia w sezonie 2020-2021. W tym sezonie do Juventusu również przybyli Jao Cancelo za 40 milionów, Dugas Costa za 40 milionów, Leonardo Bonucci wracający z, Mila, z Milano za 35 milionów. Także kilka transferów, które sprawiły, że później Juventus zaczął wygrywać albo kontynuował swoją zwycięską ścieżkę. I ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo ciekaw, jak przebiegnie to całe okienko transferowe, eee, to znaczy, jakie efekty przyniesie, ponieważ pieniądze, które wydała Chelsea są ogromne i trzeba się zastanowić, jakiej jakości są ci zawodnicy. Wiadomo, że będą chcieli budować na nich swoją przyszłość, będą chcieli Włodarze, żeby ci zawodnicy w przyszłości decydowali o kształcie tego zespołu, natomiast wydawanie pieniędzy w piłce nożnej nie kończy się na jednym okienku, zawsze gdzieś tam dokupuje się po drodze kolejnych zawodników, jeżeli żał Felix bardzo dobrze się pokaże teraz w Chelsea to prawdopodobnie będą chcieli go wykupić a wykupienie żał Felixa będzie wiązało się z wydatkiem myślę, że w granicach około 100 milionów euro, zatem będzie to kolejne 100 milionów na kolejnego zawodnika, dalej okaże się, że ktoś ma kontuzję na przykład między innymi w tym momencie kontuzję ma Reece James i trzeba znaleźć zastępstwo dla niego na prawo obronę, stąd przyszedł zawodnik tak jak Malogusto. Oczywiście on został wypożyczony z powrotem do Lyonu, ale e, tworzymy tą rywalizację na prawej stronie i załóżmy, że e, Reese James e, nie wiem, niezadowolony jest, że przyszedł Malogusto. E, Malogusto gra, jest wiodącą postacią, zakładamy taki scenariusz. Reese James chce odejść. Po pół roku, czyli rok od teraz, i trzeba pozyskać kolejnego zawodnika na prawą obronę, żeby uzupełnić lukę, żeby mieć też zawodnika, który mógłby wejść z ławki. Także to wszystko wiąże się z pewnymi decyzjami i tym, że ten okres wydawania nie kończy się na tym jednym transferze czy na, na tym jednym okienku. I bardzo ciężko zespołom jest. Po prostu się gdzieś tego trzymać. No wiadomo, że mówimy teraz o tych zespołach, które mają pieniądze. Zobaczmy jak Manchester City pompuje pieniądze w pozyskiwanie kolejnych to zawodników. Szczególnie widać to po obrońcach, gdzie Pep Guardiola zdążył sprowadzić Stonsa, zdążył sprowadzić Diasa, zdążył sprowadzić w tym sezonie Akanjiego. Także tych transferów naprawdę było sporo. A wszystko po to, żeby zbudować jeden bardzo dobrze funkcjonujący kolektyw, zespół, który będzie wypełniał taktykę Pepa Guardioli. Dlatego ja w tych przewidywaniach jestem ostrożny, poczekajmy, ale nie ma co ukrywać, bo teraz w związku z tą długą przerwą nie jestem pewny, czy Chelsea, z kim Chelsea gra w Lidze Mistrzów, bo wydaje mi się, że Chelsea gra w Lidze Mistrzów. Sprawdzam, gra z Borussią Dortmund. No i teraz, dla Chelsea, ta liga mistrzów to jest w tym momencie ostatnia szansa na jakiś znaczący sukces. Porażka z Borussią Dortmund świadczyłaby o tym, że te pieniądze wydane przez Bowliego na wzmocnienie zespołu po prostu nic nie dały. I zastanowić się trzeba, czy tak wysoka kwota wydana w tym momencie będzie. Adekwatna do tego, czy zespół chce osiągać teraz te rezultaty, czy jest to bardzo mocna inwestycja w przyszłość. Ja uważam, że jest to z jednej strony fajny sposób na budowanie zespołu na przyszłość. Są młodzi, ambitni, fajni zawodnicy, ale taka inteligentna polityka, którą prowadzi Newcastle, jest dużo. Dużo rozsądniejsza. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Newcastle, obejrzymy zespół. Ja teraz odpalę, bo przyszło mi do głowy, e, mi do głowy zespół Newcastle e, dla porównania, to Newcastle wydało i za chwilę powiem, jaką e, liczbę, ale wydało relatywnie dużo, dużo mniej niż Chelsea i e, pozyskało zawodników, którzy gwarantują w tym momencie bardzo wysoką jakość. Wydało 185 milionów, także jest to dosyć duża kwota, ale biorąc pod uwagę to, jakie już kwoty też podawałem, to w porównaniu na przykład do Arsenalu czy właśnie e, z poprzednich sezonów e, zespołów z ligi angielskiej, to nie jest jakaś kwota, która zapiera dech. Szczególnie rzecz biorąc, że tak naprawdę Głównymi tutaj zawodnikami, którzy dołączą do zespołu jest Anthony Gordon z Evertonu, Aleksander Isak, który po kontuzji już w tym momencie chyba jest dostępny za 70 milionów, Sven Botman 37 milionów, Matt Target i Nick Pope i są to transfery dosyć. Dosyć tanie, bo tak naprawdę jedynie e, tych trzech pierwszych zawodników, czyli Isaac Gordon i Botman byli powyżej 30 milionów, pozostali poniżej tej kwoty. Jak spojrzymy na poprzedni sezon, pozyskani Bruno Guimaraes, Chris Wood. Powyżej 30 milionów, Joe Willock 29 milionów, pozostali zawodnicy poniżej tej kwoty. Także gdzieś ta polityka jest prowadzona w miarę rozsądnie, to jest rozkładane na dłuższy okres czasowy i zobaczymy, kto koniec końców będzie zwycięzcą takiego starcia, bo to wszystko na koniec sprowadza się do tego, jaki wynik padnie pomiędzy Chelsea, Newcastle, kto będzie wyżej w tabeli i kto osiągnie lepszy rezultat. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam, trener